od diagnozy do prototypu. To projekt przeznaczony dla młodzieży, który udowadnia, że wynalazczość, wymyślanie, projektowanie, pewne odkrycia i innowacje nie jest niczym trudnym i że można to zrobić, jeśli się głęboko wejdzie w potrzeby odbiorców. Ten projekt udowadnia, że projektowanie czy design nie jest jakąś fanaberią, ale jest mocno osadzony w potrzebach człowieka. Zaczynamy od etapu empatii. W tym etapie eksperci i ekspertki z Fundacji Polska bez Barier pomagają młodzieży zrozumieć, czym jest sposób odbioru rzeczywistości, czym jest sposób odbioru miasta przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Młodzież ma szansę zobaczyć miasto z perspektywy osoby poruszającej się na wózku czy z perspektywy osoby poruszającej się z laską. Jest to bezcenna lekcja dla młodych. Z tego, co się zorientowałam podczas dwóch edycji tego programu, młodzi ludzie w większości po raz pierwszy stykają się z taką możliwością. No i jak to zwykle bywa, nie zdają sobie sprawy z tego, w jaki sposób, no nie wiem, chociażby pomóc osobie z niepełnosprawnością, a podstawową zasadą, której się trzymamy na tym warsztacie, jest informacja, że żeby pomóc, trzeba wcześniej zapytać, czy można pomóc. My wcześniej pytamy, w jaki sposób możemy pomóc, projektując takie miasto, które byłoby miastem uniwersalnym. Uniwersalnym, czyli przeznaczonym dla wszystkich, także dla osób ze specjalnymi potrzebami. Próbujemy najpierw wniknąć w te potrzeby, zdiagnozować je metodą znaną już na pewno niejednemu projektantowi, czy znaną w takich procesach kreacyjnych. Ta metoda to design thinking. Próbujemy diagnozować te potrzeby, potem przechodzimy w proces burzy mózgów, w ramach którego powstają różne sposoby, metody na rozwiązanie tych problemów albo na nawiązanie do jakichś nieodkrytych potencjałów. W takim finalnym etapie prototypujemy i są to takie prototypy tymczasowe, takie, do których się nie przywiązujemy i które łatwo wyrzucić do kosza. Dbamy o to, żeby prototypy powstały z materiałów, które są recyklingowane i tak, żeby można było je bezpiecznie zutylizować. Potem o tych pomysłach opowiadamy, konsultujemy te pomysły z osobami najbardziej zainteresowanymi, czyli z osobami z różnymi niepełnosprawnościami, ale także z użytkownikami miasta. Wsłuchujemy się w to, co mają nam do powiedzenia na temat tych pomysłów, a finalnie staramy się wykonać taki prototyp funkcjonalny, taki, który pokazałby skalę wielkości, taki, który byłby już jakimś punktem wyjścia do zrobienia już docelowego produktu. Program jest długofalowy i w ramach tego programu młodzież nie tylko spotyka się z ekspertami i ekspertkami z Polski bez barier, ale także z projektantami. Ma szansę wejść do różnych pracowni, pracowni druku, pracowni projektowania 3D, do pracowni stolarskiej, no i ma szansę zetknąć się z taką praktyczną stroną wiedzy i w praktyce zobaczyć, czym jest projektowanie.